Hej kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj zobaczymy sobie razem wspólnie spoiler nowych magicznych koni tęczowych, czyli Bronte i Serenusa. Ale zanim przejdziemy do tego filmu, chciałbym bardzo serdecznie podziękować najnowszym 5 subskrybentom, którzy zostawili subskrypcję na tym kanale: Włodzimierz Konieczny, Wiktoria Markowska, Amelie Dolphin Love, Jamnik Rabbit Bech oraz Lila Official. Jeśli ten film ci się spodobał, to byłoby mi naprawdę bardzo milutko, jakby zostawił subskrypcję na tym kanale. Pozdrowienie dla wspierających, którymi są SSO Games, KHT Ario, Tinucha, Pierzasta Gwiazda X, Hacox Genshin, Natalcia, Paulina Mendak, KHT Albama, Natalia, Julia Flisikowska, Madzia, KHT Terian, Corelia, Histacru, Bejba, Kolix, Nessa Yuki, Blindmol, Boberek12, Roxy R, Julka Radomska, Laura, Valeria, Simsy and SSO, Lucy Star Stable, Aishia, Klara Siwiak, Dorota, Charlie Grassright, Diorka SSO, Aquilia, Pablo Escobar, Aspołeczna oraz Naka. Dziękuję wam bardzo serdecznie za zostanie wspierającym i dołączenie do grona słoneczek. Nie zapomnijcie, aby zostawić łapeczkę pod tym filmem, a już dłużej nie przedłużam i zapraszam was bardzo serdecznie do obejrzenia tego bombastycznego filmu. No i tak, zaczynamy moi kochani oglądanie. No i tutaj oczywiście mamy informację na temat tego, że niektóre rzeczy z tych spoilerów mogą się jeszcze różnić od tego, co finalnie wyjdzie. I tak, mamy tutaj już Bronte i Serenusa. Dojdą do gry już właśnie 12 czerwca i one są naprawdę śliczne. W szczególności ten ze skrzydłami mi się najbardziej podoba, chociaż ten drugi granatowy również jest prześliczny. I będą stały w tym miejscu, w którym aktualnie są właśnie magiczne konie, tylko z tamtego roku, czyli obok dyskoteki po prostu. I tak, mamy tutaj Serenusa. On tak właśnie wygląda w wersji niemagicznej. Ten ogon jest naprawdę przepiękny, ta maść również jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Jakie on ma oczki, zbytnio nie widzę, ale są naprawdę te konie, moim zdaniem, sztosowe, naprawdę, bardzo mi się podobają. No i tak on się właśnie zamienia, te skrzydła są po prostu boskie. I ten koń jest tak bardzo detaliczny, to jest naprawdę aż... Ja nie mogę uwierzyć, ten ogon, w ogóle tak żywa, jest prześliczna, tu jest tyle detali. Te skrzydła również są giga piękne. I te nóżki tego konia mają takie, nie wiem jak to nawet nazwać, takie piękne po prostu wzorki. No on jest po prostu świetny, to jest przepiękny koń, to jest najładniejszy koń chyba magiczny ever, jaki wyszedł. Naprawdę są te konie po prostu boskie i nawet on ma na umaszczeniu takie właśnie jakby zawijaski, widzicie to, czy tylko ja to widzę? Takie jakby portale. Naprawdę śliczny on jest i ten tutaj tak żywo mu się rusza, Boże, cudowne. No i tutaj lata, ogólnie no to my tego nie zrobimy, no bo właśnie Królestwa w Chmurach już aktualnie nie ma. I bardzo szkoda, bo te dmuchające takie chmurki, przez które się latało, albo te portale, no super to było. No i tutaj mamy właśnie magicznego zwierzaka, do niego również ma te takie a la portale na sobie, bardzo fajnie to wygląda moim zdaniem. Tak oczywiście wygląda w pełni wersja niemagiczna, oczywiście przedstawiona na plaży Fortopinta. Zdecydowanie wersja magiczna jest ładniejsza moim zdaniem, naprawdę jest śliczna, ten ogon. O, mamy tutaj właśnie opis tego zwierzaczka, więc fantastycznie, przetłumaczymy go sobie. Jest urocza jak chmura i beztroska, poznaj Fluffy. Mając tylko jeden szwak płetw, przenosi słoneczne niebo, gdziekolwiek jeździsz. Naprawdę te zwierzaki w tym roku, mimo że są na tym starym modelu tej ala, nie wiem jak nazwać to zwierzę, no ale wiecie o co chodzi, są naprawdę fajne, mają taki fajny uśmiech. Więc tak, mamy te konie, kosztują 950 starką, jest przynajmniej ten właśnie Serenus, jest to generacja trzecia.
Jest ich opis, ale ja go czytałem, on się troszeczkę zmienił z tego, co ja wtedy czytałem, ponieważ Starseo go troszeczkę właśnie po prostu zmieniło. Ale czy to jest jakoś giga interesujące? Wydaje mi się, że nie, więc to sobie pominiemy, kochani, bo tutaj go nawet chyba w całości nie będzie widać. A nie, będzie widać. No ogólnie będzie takie, z nimi będą takie ala zdanka, w których my będziemy brali udział. No i mamy Brontę, kochani, kolejnego magicznego konia tęczowego. Ten koń jest naprawdę ładny, nawet w tej wersji nie magicznej. Bardzo mi się podoba, troszeczkę mi ta grzywa przypomina fiordy. I tutaj to też wygląda epicko. Ta grzywa, w której wychodzi takie światło, jest naprawdę prześliczna. Te nóżki tego konia, które, te kopytka tak w zasadzie, które mają takie ala burze, w ogóle róg burzowy. Naprawdę ten koń to jest typowa burza i to jest giga widoczne. To maszynie również jest prześliczne, bym powiedział, że takie nawet galaxy. Jest naprawdę śliczny ten koń i teraz jak go zobaczyłem tak w całości, tak zbliżonego, to ja nie wiem, którego ja kupię, bo naprawdę oba są moim zdaniem epickie. Nawet to oko, Boże, cudowne to jest, naprawdę. Cudowne są te konie w tym roku, bardzo mi się podobają. No i pada akurat deszcz, no fantastycznie to wygląda. Oj, tutaj jest bliska, nawet ma takie kropeczki, o wow. Nocą on świeci, Boże! On świeci, nie wierzę. Cudownie to wygląda, naprawdę. Ten, nawet nie wiem, czy ta jakby ten koń magiczny nie jest lepszy, Boże. Już nawet gadać nie potrafię, ale naprawdę świetny on jest. Są tak detaliczne, są tak bardzo dopracowane, że ja aż nie wierzę, ja nie wierzę, że to jest Star Stable, naprawdę. I to nocą, jak to świetnie wygląda, Boże, SSO odwalia tutaj kawał dobrej roboty, to jest naprawdę świetne. I kolejny zwierzaczek, moi kochani, i on będzie się nazywał właśnie Zappi, a jaki jest jego opis, przeczytajmy sobie. Zappi nie tylko goni za burzami, robi je. Z elektryzującym usposobieniem na pewno siejesz spustoszenie, gdy przeleci obok ciebie, więc on również jest cudowny. Okej, no i również kosztuje 950 Star Coins. Opis wydaje mi się, że jest taki sam jak u tamtego konia by był. No i tak, moi kochani, oczywiście jest to generacja trzecia. I koniec! Koniec, dajcie koniecznie znać, co wy sądzicie o tych koniach, bo moim zdaniem są one naprawdę świetne. I jak zobaczyłem zapowiedź na Next Up in Jorvik, byłem pewny, że kupię tego pierwszego, czyli tą chmurę, bo jest on naprawdę przepiękny. Tak teraz, jak się zastanowiłem, to ja nie wiem, którego naprawdę kupię, bo ta burza jest również świetna. Wersja niemagiczna mi się bardzo podoba. Przypomina mi trochę tak żywa właśnie Fjorda, ale wersja magiczna jest tak bardzo dopracowana, tak świetnie wygląda. I to, że ten koń świeci w nocy, to jest naprawdę sztos nad sztosy. Jestem tak bardzo podekscytowany tymi końmi, że nie pamiętam, kiedy tak ostatnio było właśnie z końmi magicznymi. Naprawdę to wygląda świetnie, to jest kawał dobrej roboty. Jestem bardzo dumny z zespołu Star Sail, ponieważ tutaj widać, że strasznie z każdym koniem magicznym coraz lepiej im to wychodzi i strasznie jestem po prostu z nich dumny, bo odwali naprawdę kawał, ale to taki duży, potężny kawał dobrej roboty. Czekam oczywiście na wasze komentarze, napiszcie koniecznie, którego zamierzacie kupić, a ja bardzo dziękuję wam za oglądanie i cześć!